Cześć, tu Przemek Szur. Zapraszam na pierwszy odcinek cyklu Dzień Z. Czołem niebiescy. Razem z BetClickiem, z naszym sponsorem strategicznym, zaczynamy nowy cykl Dzień Z, w którym będziemy Wam przybliżać postaci z niebieskiej szatni, a może nie tylko. Myślę, że nie ma co gadać, bo na 8.15 Przemek Szur zaprosił mnie na śniadanie. Porwałem kamerę Ascetowi. Lecimy. Siemano. Siema. O, widzę, że pies. Pies już przywiązany. Cześć Maciek. Nie się może uspokoi, jak już ktoś przychodzi piąty, tam szósty raz, to już jest lepiej, ale ma swoich tam ulubieńców, który nawet za 10 razem mojego taty czy brata, to... I co, kto zwykle śniadanie lubi? No, nie będę oszukiwał, bo jak ktoś nas zna, to na pewno nie uwierzy. Ale Aga, no. Niestety ja nie mam talentu do kuchni, no. My stajemy na 7, bo Aga tak pracowała, się przyzwyczaiła do pracy, że wstaje o 7. Ja zawsze z nią i teraz tak naprawdę jak mam dzień wolny, to chwilę po 7 się obudzimy. No. To ja pracuję w amerykańskim banku State Street i zajmuję się roszczeniami, więc jakby mój bank zajmuje się funduszem inwestycyjnych innych banków, więc ja jakby nie mam klienta indywidualnego, tylko moim klientem są inne banki i robię z nimi transakcje. Jeżeli ktoś się spóźni, no to ja naliczam odsetki. Ja tłumaczę zawsze, że Aga pracuje w banku i zbiera kasę od nich. Mogą ludzie nie zrozumieć lekko. No. Piesek spokojny. No aż jestem zaskoczony, naprawdę. Na pewno liczysz kalorie, czy nie liczysz w ciągu dnia? Od pewnego momentu jakby od wstężycy liczę bardzo, bo gdzieś tam miałem problemy z tą tkanką, z tą wagą i wstężycy się za siebie wziąłem. Co musisz wziąć na trening? Ale tak ogólnie to niedużo, mam wtyczkę, skarpetki jakieś, bo sobie sam biorę, a tak mamy wszystko zapewnione w klubie. Może stawimy na Figo, na klatce, to było na parkingu, także może się przydało. Mamy trochę parkingiem specyficzny. Czemu? Weź musisz zapytać Agi, wiesz? Figo jeszcze stoi. Autko, także tak się zapisujecie pewnie. To była godzina, ponad pół godziny do zbiórki, tak? A ja tak często już przyjeżdżam trochę wcześniej, sobie kawę wybiłem z chłopakami, czy pogadamy. Kto najwcześniej zwykle jest? Bosa jest dosyć często pierwszy Bielu. Wielu już jest, także, o jeszcze Buchal jest mój ulubieniec, także to osób jest. No jeszcze, czekaj, co podpisujemy? To co tam leży. Tylko tyle dzisiaj? No tylko tyle. Naprawdę? Naprawdę. Zwykle jest więcej? Szefie, jest zwykle więcej tego? Czego? Koszulę. Nie ma więcej. Do podpisywania. Do podpisywania jak chcesz, a koszulkę wczoraj podpisałeś tą? Chyba tak. A kiedy ona była? Po treningu? No jest moje. Jest. No to wiesz, to my sprzęt. A my sprzęt idziemy dalej. Co musisz wziąć? No w sumie bluza, spodaneczki, ręcznik, wszystko przygotowane. Szef nad nami czuwa. Tak jest. I Sebek też powinien być, ekipa. Cześć Sebuś. No buongiorno wariaty. Witam Przemanu. Cześć, dzień dobry. Siema, siema Maciek. Kto najdłużej w szatni zostaje zawsze? Przed lustrem. Przed lustrem? No. Przed lustrem powiedzą, że ja. Ale z Maćkiem Sadlukiem zwykle w parze to jakieś takie ćwiczenia dwójkowe robicie? No, czy tak dzisiaj wyszło? Nie, nie. Jestem w parze z Maćkiem, jestem w pokoju z Maćkiem przeważnie. Pumba, znaczy były dwie opcje, że miał być Pumba albo Cycu. Dziś trochę to skopiowaliśmy od szpilki i mówię, że Aga musimy to tak zrobić specjalnie, że jak będziemy wołać, żeby ktoś myślał, że coś potężnego będzie wychodziło, a wyjdzie tu wygląda jak ja. Zgoda na pod warunkiem, że będzie któryś z tych dwóch imion. No. No to wiadomo, że to chyba.
Ty Xbox. Tak, to mnie Fosa przekonał, wiesz? Ja nawet kiedyś pamiętam za młodego chłopaka, gdzie graliśmy w Arcy graliśmy jeszcze i się założyłem z jednym z kolegów, kto na pierwszy będzie w FIFA jakby, nie? I kto to rozumie? To no, taki Mateusz Skrzypczak, on już jakby nie gra w piłkę, ale no muszę do niego się odezwać, że przegrał zakład, także na pewno mu to podeszę, no. No coś zagramy, co chyba? Nie ma problemu, możemy to pograć, no. Właśnie rozmawiałem z chłopakami i mówili, co teraz, jak ta panny już się... No nic, pojedziemy do domu FIFA, będziemy grać. Pumba, uspokój się. Ej! Klasyczny meczyk. Co? To Polska? Polska jak frakasa? Kurde. A jak chcesz, możesz grać na normalnym zespole. Nie, grajmy tą. Grajmy Polską. I tu kurde, chyba u widzów trzeba zagrać. No, możemy zagrać. No. Szkoda, że miałby klika jakby, nie? Na tych koszulkach. Nie no, nie możemy trzema stoperami z lewą nogą wyjść, no. Musimy dodać siebie. No tak się zastanawiam, jak to jest z sobą grać w FIFA? Pierwszy raz grać z sobą, bo nie grałem jeszcze. Był Maciek raz u nas, to po sobie graliśmy jakiś mecz, właśnie ruchem. Aha, bo ja mam te. Co masz? No, przez to było? Przestawione, bo sobie wrzucałem. Mówię, co jest, czekaj. Ci załący mają ruchy, to się żarli. Tak się ciężko gra. Figo wymienimy, bardzo tu coś. Sikiemu damy szansę. Buchali! Nie cieszę się. No, Wintowicz. Tam to ma lewą nogę, nie? Mogę jakby. Znaczy, też ma lewą nogę dobrze, ale... Ma chyba już lewonożny? Tak. I się chyba to samo, jakby jest lewonożny. To jest bramka z LKS-em. Tak mi się wydaje. No, na pewno jest z tego sezonu, bo jest Betflix, nie? Mhm. Tak w tygodniu te swoje tam jakby, a Aga woli takie jakieś tam inne trochę nierasyzyjne, właśnie gdzieś ziemniaczki czy coś, a... Klasyczne. No. To Aga dwa obiady musi gotować, tak? Ugotowała jeden wieczór. Nie chcę jeść tego, co ja, nie? No to... Jakbyś musiał jeść 3 miesiące cały czas, nie wiem, ryż z kurczakiem, to też raczej byś wolał dwa obiady zrobić. Przysiadamy teraz zawsze na Twitterze, to tam na pewno nie ma co oszukiwać się. A przy obiedzie nie oglądamy, bo jemy osobno, ja w pracy robię sobie przerwę szybko. A ja przeważnie jak po treningu od razu to zjem, też dosyć szybko to jem. Już gotowe. No. Przeważnie gotowe. Ale nie macie przecież na Twitterze, to co mówisz, że na Twitterze siedzisz? Od kogoś tam konto dostałem kiedyś i korzystam potajemnie. A Gabu tak mi przeleko opowiadał jeszcze do katowickiego sportu, że gdyby nie ty w przodkowie, to może byście teraz tutaj nie siedzieli, że no. Dawałeś mi tam wiarę, żeby jeszcze nie kończyć, jak tam w przodkowie nie płacili, tak? Tak, była taka historia, bo już się chciał poddać, a ja mówię, że jeszcze zdąży się w życiu napracować i że ma spróbować jeszcze i się nie poddawać. I że uruchomić wszystkie kontakty, jakie tylko może. Się udało. Bo i nam się ślub zbliżał gdzieś, wiadomo, te oszczędności wszystkie szły na życie. Po zmianie mieszkania. Pandemia wtedy to była też po tej kotwicy, gdzie tam też mieliśmy trochę przebojów. Co tam ostatnio? Jaki serial leciał? Belfer ostatnio. Teraz nowy trzeci sezon wyszedł? Trzeci. Tak. Warto? Dwa pierwsze lepsze. No te pierwsze najlepsze, nie? Teraz chcemy Beckhama obejrzeć też, bo jest o Beckhamie stary na Netflixie, bo Maciek mi sztruje głowę drugi tydzień, żebym to odpalił, także muszę odpalić. No. Ma wpływ na ciebie, Maciek. Coś tam mi raz podpowie, no. Tu mam blisko, Park Śląski jest bardzo fajny, także chętnie tu wpadniemy zawsze. Czekacie na nową linię Elki? No, chętnie się przejedziemy w tym kierunku, bo tak chyba szła ta linia, nie? Że była w tych dwa kierunki. Była, bo ja za ciecieka jak byłam. No. Jeszcze były takie drewniane te siedzonka, co są teraz chyba przy parku, raczej przy Stadionie Śląskim. To jeszcze wtedy pamiętam, że jechałam i mam zdjęcia uwiecznione, no. Że jechało się. Za dzieciaka? Tak. Nie wiem ile miałam, z 5 lat. To przy jakiej okazji tu byłaś? Z rodzicami zwiedzić Katowice. A tylko pieszo po parku, czy coś się zdarza? Nie, jakimś... rowerki lubimy, no. Wypożyczymy zawsze. Nawet ostatnio źle odstawiliśmy jakoś te rowery i tak, na sami czyli ile? W Katowicach, nie, zamiast w Chorzowie odstawić, to odstawiliśmy w Katowicach i chyba 800 zł kary. Ale odstawiliśmy i odbyło się bez kary, oczywiście. Ale braliśmy też te elektryczne, bo są te elektryczne raz, jeździliśmy tak. Na elektrycznych. Też, czy wiadomo, co innego, ale też przyjemnie, no. Do Katowic, do centrum, nieraz sobie nawet na jakiś obiad czy coś dobraliśmy, rowery albo hulajnogi. Na Nikiszowiec pojechaliśmy. Na Nikiszowiec też pojechaliśmy.
trochę rzeczy. Nie kiszowiec za uchem, więc. No. No. I byliśmy nawet tam w restauracji, też dobre jedzonko. Teraz tak, z ekipą w Mikołowie na grzybach. No. Na grzybach? No, my lubimy, jesteśmy team grzyby, także... Chodzi o mnie. Ty mnie nie lubisz, no. Nikt co nie uwierzy, że my się lubimy. Jak Maciek zobaczy, to normalnie... W zoo mieliście okazję być, bo tak patrzymy na to zoo teraz. No ja chyba z 5 razy, a ja myślę, że nawet więcej, bo to przyjeżdża znajomy, to zawsze gdzieś tam ich wyciągniemy, żeby zająć im trochę czasu, więc trochę razy byliśmy w tym zoo. Treningi treningami, ale są też obowiązki marketingowe, czyli tak sesja na Stadionie Śląskim. Pierwszy raz jadę tą ulicą. Ale to ona jest w lepszym stanie niż kiedyś. Tak? No, długo ją remontowali. To ja teraz, gdzie mi remontują ulicę, to jak ja jadę do fryzjera na 3 maja, to tam jest co chwilę cały czas remont. I... Na 3 maja, no tak. Czyli... Znaczy już tam już się otworzyli, nie? Bo ona była chyba tam do końca jakby... Czy nie wiem, czy otworzyli, ale tam to... Wiem, że tam miałem kłopoty nieraz, no. Tu na rondzie w lewo, w górę. Dobrze. Jakimiś skrótami, ja to inaczej jechałem na Śląski zawsze, ale ale zaufam, no. Ze mną to nie zginie. Domyślam się. Z tej strony do parku raczej nie wierzę, że na pewno nie autem, co? Wjechaliśmy kiedyś, bo mieliśmy tu odnowę. Wiesz, tak, i... ale tak prywatnie, nie? No prywatnie nie, no szczególnie nawet by mi się nie opłacało, ale Elkom często korzystałem i kto do nas przyjeżdża, to często zabieramy właśnie na przejazd Elkom, także jedna z głównych atrakcji to jest u nas. Bo też często jedziemy do restauracji tu, do tego Browar Przystęp, to się chyba nazywa, na obiadek i często nieraz w pierwszą stronę sobie jedziemy Elkom, a w drugą spacer na przykład, czy coś takiego. Człowiek musi więcej mówić, żeby to lepszy materiał. No Zosia, my się złapiemy dzisiaj. Się widzimy? Robi to wrażenie. Jee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 e
Fajna ta sesja. Ja takie rzeczy lubię, także mi takie rzeczy opowiadają i fajnie to wyszło, myślę. Przejedziemy się do centrum Katowic może. Możemy. Skoro jesteśmy w Katowicach. Jak najbardziej możemy na kawę. To wybieramy ekologiczny środek transportu, czyli tramwaj. Mój ulubiony ostatnimi czasy. Bo przynajmniej bez problemu można się dostać, nie trzeba szukać miejsca w Katowicach w centrum i ostatnio zaczęliśmy korzystać. Bilety musisz kupić i będzie okej, no. Dobrze skasowałeś, bo Aga zawsze za mnie to robi, także... Także dałeś radę. Tu często bywasz? W tym przybytku? Zdarzyło się. Gdzieś na początku na pewno więcej, teraz już może tak często nie, ale gdzieś tam na jakieś zakupy czy coś, jak się chciało wyskoczyć, to z buta mogliśmy się przejść, także... Ale pierwszy raz błądziłem z 3 razy po tej Silesii. To było większe od Cerzycy, także... Większe od Cerzycy. Zanim się na Śląsk przeprowadziłeś, to miałeś okazję tramwajem jechać? Nie, niestety nie, bo w Gdyni nie było tramwajów, także... To co tam macie w Gdyni? SKM-kę. I SKM-ką się często jeździło, ale tramwajami nie. W Gdańsku było, ale jakby do Gdańska też było daleko, także tylko korzystałem ze SKM-ki, z pociągów, bo z Wejherowa jedyny jakby środek transportu taki dla mnie. Nie miałem okazji. Chciałem, bo jestem fanem Counter-Strike'a i jakby... I to są imprezy sportowe często i właśnie chciałem się kiedyś wybrać, ale no nie miałem okazji. Jaki kierunek? Aioli. Kojarzy mi się dobrze, bo mieliśmy okazję po awansie z chłopakami wpaść tutaj na śniadanie, także bardzo dobrze mi się od razu po meczu, tak? Tak jest, tak jest. Troszkę przeciągnął nam się wieczór i stwierdziliśmy, że wspólne śniadanie będzie fajnym pomysłem.
A tu jest chyba duża kolejka, to może czegoś poszukamy innego. Możemy rozejrzeć się, innym razem najwyżej tutaj wpadniemy, no. Tu do Kafe Katowic może w depremie. Możemy spragnąć, jak najbardziej, będzie miejsce. Co, Twittera trzeba nadrobić? Tak, coś tutaj właśnie. To jest ten, to się jakoś tak nazywa, Fear of Missing Out. Tak? Że jak godzinę jesteś poza internetem, to już się boisz, że ale cię coś ominie. Twittera jest ciężko nieraz nadrobić, bo jak tam prześpisz taki pewien okres, jak jest coś popularnego, to nieraz się nie nadrobi, no. Już pani myślała, że będziemy jedzenie oceniać? No, że influencerzy przychodzi jedzenie oceniać, ale nic z tych rzeczy. Niedobre i dziwne śniadania w Katowicach. A, to dlatego pani się bała. No. Może kupić swoją kawę ulubioną? Nie, ja nie jestem wybredny. Przeważnie jak z ekspresu sobie u siebie w domu robię, to prasu czarną, bez cukru, bez mleka, bez niczego. Ale espresso też sobie wypiję chętnie, także zależy na co mam ochotę i ile czasu jest. Ale mówisz, to herbaty nie pijesz. Nie lubię, nigdy nie przepadałem. Kawkę się nauczyłem i lubię, ale herbaty to nie wiem, czy dwie w życiu wypiłem. Jak się w ogóle człowiekowi z Trójmiasta żyje na Śląsku, bo tak opowiadacie z Agą, że tu byliście, tam byliście, że tak no, korzystacie tu też z tego życia, można powiedzieć. No nam się bardzo podoba, nie? Na pewno nawet gdzieś tam się zastanowiliśmy, że gdzieś byśmy mieli trochę bliżej do rodziny, to byśmy nawet gdzieś tutaj chcieli zostać na stałe, bo naprawdę gdzieś ten Śląsk nam się spodobał, ludzie nam się tutaj podobają, jakby jak nas przyjęli od początku i na pewno gdzieś przez chwilę się zastanowiliśmy, żeby gdzieś tutaj może kiedyś na stałe może zostać, ale no wiadomo, do Trójmiasta trochę jest ta odległość, bo jedziemy, to przeważnie ta trasa około 5 godzin trwa, także to jest trochę, nie? Także, no zobaczymy. Mówisz, że ludzie fajnie przyjęli, to tak widzisz coś w Ślązakach takiego, co można wyróżnić, jakąś taką cechę charakterystyczną? No tak, ja mnie od razu już jakby zaskoczył, jak właściciel mieszkania mojego, który wynajmuje mieszkanie, także jak od razu był taki mega do mnie, dla mnie gościnny, mega się interesował, dzwonił do mnie, czy dojechałem, czy wróciłem, czy jest wszystko okej, i naprawdę jakby od tego mi się mega spodobało, jakby podejście tutaj ludzi trochę. Wiadomo, że pewnie mógłbym trafić gorzej, nie? Jak wszędzie, ale na razie trafiam na samych fajnych ludzi dookoła, także to nam się też mega podoba. No też poprzeczka wisi wysoko, no bo te wasze tereny, jesteś Wejherowa, tak? No tu i miasto Wejherowo, no to ma swój urok, nie? No też mamy gdzieś tam w Gdyni, też pół życia spędziłem i mieliśmy to morze wszędzie blisko i Gdynia też jest bardzo fajnym miastem jakby do życia, ale no Sopot, nie wiem. Sopot, Mociak, dla niektórych też na pewno. Gdańsk jest bardzo ładnym miastem, jeżeli ktoś nie był, to zapraszam, bo naprawdę Gdańsk jest dla mnie jednym z ładniejszych miast, w jakim byłem. Ale tutaj mi się też to spodobał, też mi się Zakopiec, też parę razy w Zakopanem byliśmy, jak jest jakiś wolny weekend i odwiedzamy. I te góry gdzieś mi teraz nawet bardziej się podobają niż to morze, także w tym kierunku idziemy. Dziękuję za odwiedziny, mam nadzieję, że się podobało. Ja też bardzo dziękuję za otwartość. Czy chciałbyś kogoś nominować może? No ja bym chciał bardzo Szczepka zobaczyć i myślę, że kibice też by chcieli Daniela Szczepana zobaczyć. I jak oceniasz szansę na to? Ciężko, ale na to liczę bardzo. No. A jak nie Szczepek? Jak nie Szczepek, to no do Maćka Sadloka może podjechać zobaczyć, a jak nie, to może Tomek Wójtowicz. Też ciekawa persona, także myślę, że mogło być nieźle. Niech piszą ludzie w komentarzach, kogo chcą zobaczyć i myślę, że wtedy Szczepek załóżmy nie weźmie wyboru, nie? No, bo jakąś presję na nich zrobimy. People who ride with ya, get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, rhyming fences. Get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No, forecast Eli, baby, time out, ride out, you can let him hate me.